Stał się bardziej gotowy do poświęceń. Stał się gotowy dla poświęceń dla własnej rodziny, dla sąsiadów, dla bliskich i dla własnego narodu i dla Boga. Jedyną osnową i fundamentem uniwersalnym, na którym może powstać pokój, dobrobyt, porządek, to jest ład chrześcijański, budujący najwspanialszą cywilizację. Musimy ten ład przywrócić i odbudować. Nie może być tak, że dzisiaj często również polskie władze wierzą w jakiś determinizm czasowy, że tego nie da się uratować. Tak, że wiesz, że nie ma.